Cześć, nazywam się Eliza Kruczkowska i od kwietnia pracuję w Fundacji Startup Poland. Dwa tygodnie temu skończyliśmy, właściwie badanie skończyliśmy 15 września, ale dwa tygodnie temu opublikowaliśmy wyniki tego badania. I dzisiaj zostaliśmy poproszone, żeby te wyniki Wam zaprezentować, bo w sumie tak naprawdę, gdyby nie startupy, które te 20 minut czy 30 minut zdecydowały się nam poświęcić, to badanie by nigdy nie powstało. Więc po pierwsze, wielkie dzięki, może na sali jest ktoś, kto, kto wypełnił naszą ankietę. Zresztą po nas będzie ankietka, która nam pomogła, web-ankietka, się prezentować. Dobra, lecimy. Zresztą tutaj jesteśmy w trójkę. Ja też nie jestem alfą i omegą, więc do, do, do pracy nad raportem poprosiłam osoby, które są dosyć doświadczone i mają naukowe osiągnięcia zarówno na, w Szkole Głównie Handlowej i na Politechnice Warszawskiej, więc dziewczyny są tutaj i zrobimy tak, że 20 minut opowiemy, zaprezentujemy Wam wyniki badań, a później jesteśmy otwarte też na wszelkie pytania. Parę słów o fundacji Startup Poland. Nie wiem, kto z Was słyszał o fundacji? A, dobrze, świetnie, więcej niż połowa, bardzo się z tego powodu cieszę. E, więc mamy, m, mówimy o sobie, że jesteśmy takim głosem e, społeczności startupowej w Polsce, taką organizacją parasolkową do tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju. A ta scena jest dosyć taka zdecentralizowana, co myślę, że jest bardzo dobre, bo mamy silną e, scenę startupową w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i, i mam nadzieję, że jeszcze w, e, będzie się bardziej rozwijała w innych miastach. Ale problem, jaki był do tej pory, to rzeczywiście nie było takiej organizacji, która by reprezentowała startupy, czyli tak mówię, czasami łopatologicznie na przykład do mojej babci, takich młodych przedsiębiorców technologicznych, którzy by nie reprezentowałaby interesów tych, tych przedsiębiorców w dialogu publicznym, czyli w e, rozmowach z politykami, a rzeczywiście coraz częściej mówi się, i to też nie tylko w Polsce, ale na takim poziomie europejskim, jak dopasować przepisy, żeby tych, e, żeby tych takich startupów w Polsce pojawiało się jak najwięcej. No i rzeczywiście do tej pory nie było takiej organizacji, powstała rok temu e, no i e, mamy głównym, za, nasze główne zadanie to e, stawiamy sobie e, lobbying, może takie dosyć niepopularne nie, nie słowo przez Marka Dochna ale trochę wykrzywione, ale e, zupełnie etycznie działamy e, i e, w tym lobby, ja, ja ten lobbying interpretuję na takiej zasadzie, że e, e, edukuję administrację publiczną. Zresztą pewnie robię to samo, e, to, co ty, co e, Wagla. E, I e, sama pamiętam, jak parę miesięcy temu byłam w Sejmie, rozmawiałam z z jakimś posłem, któremu pokazywałam, co to jest Uber, jak to działa. Więc rzeczywiście to jest taki poziom dyskusji, z którym ja muszę codziennie rozmawiając z politykami, ich edukować właśnie w taki bardzo podstawowy sposób. No i. Zaczęliśmy, czyli to są takie nasze główne cele, budowanie, budowanie i edukowanie, budowanie tej świadomości potencjału startupów, tego jak się zmienia ekonomia i w Polsce i, i na świecie i zostali, wszystko to zostało zebrane w taką deklarację programową fundacji. Którą od kwietnia regularnie wręczam politykom, prezydentom już nawet mi się w dwóch udało spotkać w tym roku i tam jest taki na stronie internetowej jest dokument po polsku i po angielsku do pobrania. Zebraliśmy do tej pory ponad 560 podpisów. To to, to jakby daje pokazuje legitymację do tego, że możemy reprezentować środowisko i Kolejnym krokiem po wręczenia takiej deklaracji programowej było. Zauważyłam, że dobra, to teraz Fala, warto by było się policzyć, bo tak każdy jest, takich ekspertów startupowych w Polsce to mamy bardzo dużo e, i dużo tych ekspertów mówi na temat mm, wielkości branży, e, wielkości kapitału, które mamy w tym kraju, e, rozmieszczenia geograficznego startupów, czy też branż, z jakich te w jakich startupy się specjalizują. Ja stwierdziłam dobra, sprawdzam, w tym sensie policzmy się, zobaczmy ile nas jest i miejmy jakieś konkretne fakty, bo to rzeczywiście mi się przyda, przy rozmowach z tymi właśnie decydentami. I tak, zaczęliśmy w maju pracować nad koncepcją badania, badanie rozpoczęliśmy. Aha, jeszcze do, okej, okay, to jest, wrócimy. Badania rozpoczęliśmy 10 czerwca, trwało trzy miesiące. No, było trochę skomplikowane, bo rzeczywiście trzeba było poświęcić chyba 30 minut na to, żeby je odpowiedzieć. I punktem wyjścia do badania, znaczy skontaktowania się ze startupami, było stworzenie bazy startupów. Skontaktowaliśmy się z parkami technologicznymi, z funduszami kapitałowymi, z t, t, działacze startupowi, powiedzmy, Taki, taki jak Artur Kurasiński też ma pewnie swoją bazę yy, i zna startupy, więc kontaktowaliśmy się z tymi wszystkimi ludźmi z prośbą o to: dobra, to zbierzmy to wszystko do jednego Excela yy, i, i zacznijmy się z tymi ludźmi kontaktować. Udało nam się zebrać 2432 takie realne adresy, bo też jest dużo, tak, powstało startupów 8-jedynek yy, po tych dotacjach parpowskich, ale yy, bardzo często to są martwe kontakty, więc ich do, ich tego, nie, do tego nie zliczaliśmy. Więc tu mamy 2432 startupy, co jest taką liczbą wyjściową do tego, żeby powiedzieć, jak, jak wygląda ta branża. Dużo, mało, Wam zostawiam oceny. i z tych, z tych ponad 2000 startupów udało nam się skontaktować, znaczy skontaktowaliśmy się ze wszystkimi, ale odpowiedziało nam na ankietę prawie 20%. Raport wygląd jest podzielony na sześć części. Badaliśmy e, modele biznesowe, źródła kapitału, zatrudnienie, żeby zobaczyć, jak duże to są zespoły. E, czy chcieliśmy się dowiedzieć, czy to, czy to rzeczywiście w tej definicji startupu e, oryginalnej, który mówi o skalowalności e, startupów, czy rzeczywiście polskie startupy eksportują. No i chcieliśmy też zobaczyć, na ile są innowacyjne, i to pytając ich o to, jak oni sami się oceniają, e, więc zobaczycie to też w wynikach. E, w Większość to są takie deklaratywne e, odpowiedzi, więc e, też ludzie bardzo często mówią o sobie lepiej niż, niż jest w rzeczywistości, ale to, to, to zobaczycie zaraz w wynikach. E, komentarze do raportu. Poprosiliśmy członków naszej rady programowej, e, jak również innych przedsiębiorców, e, nie tylko z Warszawy, bo już mamy Kraków, mamy przedstawicieli funduszy kapitałowych, którzy też e, e, konsultowali z nami niektóre wyniki, jak również przedstawiciel administracji rządowej, wicedyrektor, wicedyrektor NCBR-u i pani prorektor UW. We wszystkim pomagała nam nasz duży brat, firma Google, Politechnika Warszawska, Mam Startup, Business Edge i Web Ankietka następne kroki. To, to badanie jest rzeczywiście takie podstawowe i byśmy bardzo chcieli, już zresztą zrobiliśmy sobie taką szerszą koalicję i pogłębione badanie będziemy robić razem z Deloitte'em, to będzie taka duża analiza, na, żeby pokazać jak te startupy kształtują PKB polskie i jakie to będzie miało w przyszłości, może jakieś, będziemy myśleli o jakichś prognozach dla, dla ekonomii polskiej i to będziemy pokazywać już stricte politykom podczas europejskiego kongresu gospodarczego, który co roku odbywa się w Katowicach i w przyszłym roku mam nadzieję, rozpoczniemy taką głębszą debatę. A o zaprezentowanie wyników poproszę Agnieszkę. Ja sama zmykam, ale na pewno możecie mnie gdzieś w sieci znaleźć. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytanie, chętnie na nie odpowiem, ale już nie dziś. Raport wygląda w ten sposób. Ale polecam po prostu ściągnąć go ze strony internetowej. Myślę, że może jakoś zamieścimy linka, Artur, nie wiem, jakoś, no, jakoś zamieścimy w każdym razie, żebyście mieli jeszcze, jeszcze łatwiejszy dostęp do, do tego, żeby go sobie ściągnąć. No dobrze, ja, ja jeszcze tylko taki bardzo króciutki wstęp, zanim przejdę do konkretów. Faktycznie w sumie geneza tych badań była taka, że z mojego z kolei skromnego punktu widzenia, że kiedy, kiedy tworzyła się fundacja Startup Poland, właśnie którą Eliza tak godnie reprezentuje, to było kilka takich podejść do tego, żeby no skoro powstaje fundacja, no to napiszmy coś o tym rynku, ile tych startupów jest. I jako, że param się badaniami naukowymi właśnie w zakresie przedsiębiorczości opartej o wysokie technologie, no to i sama jestem członkiem Rady Programowej Fundacji, no to pracując nad tym, nad tym takim wstępniakiem, a potem dokumentem programowym ciągle, ciągle były jakieś tam pytania, Aga, a ty może wiesz, czy tam ile ile tych startupów, a co one robią, a czego one nie robią i kiedy po raz 15 odpowiedziałam, że po prostu po pierwsze nie wiem, a po drugie nie ma takich badań, nikt ich jeszcze wcześniej po prostu nie zrobił i nie ma za bardzo do czego porównać, no to doszłam do wniosku, że chyba jest próżnia i może nie startup, ale jakieś badania by się przydały, bo chyba jest nisza. No i faktycznie i faktycznie ten pomysł szybko, Szybko udało nam się wspólnymi siłami urzeczywistnić. Po pierwsze, geografia to znaczy, nie, nie zdziwicie się Państwo prawdopodobnie, jeżeli powiem, że większość startupów, które odpowiedziały na naszą ankietę no właśnie, mają swoje siedziby w Warszawie, Krakowie i Poznaniu czyli takie główne miasta, które, które w Polsce słyną z, z tego, że jest tam, są to ośrodki startupowe, ale ja powiem więcej: to znaczy, że to są też ośrodki aktywne, jeśli chodzi o społeczności startupowe, które mobilizowały swoich członków do tego, żeby wypełniały ankietę, więc to też ma, ma, swoje, ma swoje znaczenie. Takie również zauważalne miejsca, które, które się w ankiecie pokazały, to jest Wrocław i, i Trójmiasto, przy czym Trójmiasto oznacza głównie Gdańsk, a w dalszej kolejności Łódź i Katowice. To też były takie miasta w miarę zauważalne. Reszta drobnica, również drobnica. Dosłownie kilkanaście przypadków spółek zarejestrowanych za, za granicą, co być może jest jakimś przyczynkiem do, do tezy, że chyba jednak rzadziej się rejestrujemy w Londynie niż nam się, niż nam się wydaje. Gdzie mam to pikać tu? Klienci. To jest wykres, który kryje w sobie bardzo dużo danych. Po pierwsze, jak Państwo widzicie, był to, był, było to pytanie wielokrotnego wyboru. Można było Ale pytanie było o główną wskaż główną, ewentualne główne kategorie klientów płacących. 49% klienci indywidualni, e, powiedzmy, lekko wybijające się firmy e, mikro i małe. E, ale jeżeli sumujemy te, e, te wszystkie odpowiedzi e, do, do siebie, to okazuje się, że 80% odpowiedzi jest na firmy. A 20% jest tak po paretowsku, a 20% jest dla klientów indywidualnych, firmy i instytucje. Co już uprawnia nas do takiego wniosku, że polskie, polskie start robią dla firm. B2B to jest zdecydowanie przeważający model ich działalności. Jest też ciemna strona mocy, to znaczy z tego rysunku wynika również, z tych wyników, że Średnia liczba odpowiedzi, średnia liczba wskazań na jeden startup, który odpowiedział na to pytanie, wynosi 3,5. To znaczy, przeciętny polski startup ma 3 lub 4 kategorie płacących klientów. No, Piotr Wilam, który komentował akurat tę część raportu, słusznie chyba zauważa, że no z fokusem to, to ma mało wspólnego w sensie koncentracją na jakiejś bardzo konkretnej grupie klientów. To wskazuje, że jednak startupy mają dosyć szeroki, można się wspierać, czy nie przypadkiem za szeroki jednak, wachlarz. Różnych grup klientów, których obsługują. Yy, modele biznesowe, to troszeczkę szumnie, żeśmy nazwali to modelami biznesowymi. Tak naprawdę to jest pytanie o główne kategorie, yy, o główne kategorie produktów. Yy, hardware, software, B2B, B2C. Yy, no, tak jak, tak jak możecie Państwo zauważyć, tutaj znów widać to B2B, zdecydowanie przeważający software. No i model, model sprzedażowy SaaS, czyli Software as a Service, abonamentowy, 40%, 40%, 40 wskazań, e-commerce, usługi internetowe, mobilne, big data, to są takie faktycznie często, często dosyć wskazywane, wskazywane kategorie. Wyceny. To jest znów rozkład tego, jak wyceniają swoje startupy ich właściciele, którzy wypełniali nasze, naszą ankietę. No, zastosowaliśmy dosyć, dosyć, dosyć autorytarny tutaj podział na pewne katego, pewne przedziały tej wartości. No, mamy takie wartości, jakie mamy rynek, prawda? Już parę dyskusji się przetoczyło na ten temat, że one są pięć razy niższe niż w Stanach Zjednoczonych. No są pięć razy niższe, no bo, no bo jesteśmy w Polsce, prawda? Więc takie mamy wyceny, jak mamy. Co nie znaczy, że to jest źle, albo, albo że fatalnie. Natomiast no, realnie tak mniej więcej ta struktura wygląda i tego typu wyceny się, w ten sposób to się, to się rozkłada. No tutaj podzieliliśmy to na, na pięć grup, żeby można było nie. Znaczy w zasadzie na razie na tym etapie, na razie na tym etapie trudno tutaj wyciągać jakieś wnioski. Myślę, że dopiero przy następnym i kolejnych badaniach będzie można porównać, czy to, czy, czy to się zwiększa, czy zmniejsza. I wtedy będzie można cośkolwiek na ten temat powiedzieć. No na tym etapie jesteśmy na, na poziomie stwierdzenia, no jaki koniec, taki, tak, każdy widzi, no więc po prostu taką uzyskaliśmy w tej chwili wyniki, jeśli chodzi o wycenę spółek. To jest dosyć e, przewrotne pytanie, które zadałyśmy w ankiecie, mianowicie. Jak myślisz, ile razy wzrośnie ta wartość w ciągu najbliższych dwóch lat i muszę przyznać, że sama jestem zaskoczona optymizmem startupów, no bo to jest po prostu szał, To znaczy 20%, 50% oczekuje, że wzrośnie, że wzrośnie co najmniej 5 razy, razy w ciągu za raptem dwóch lat. Myśmy ich nazwali optymistami. I muszę powiedzieć, że ja mam taką ściągawkę, bo w raporcie zobaczycie, jest kilka grup takich specyficznych, które zostały głębiej scharakteryzowane. No, właśnie optymiści są jedną z tych grup, i wniosek na temat porównania optymistów z realistami jest taki, że niczym się nie różnią. E, poza optymizmem. E, e, jedyne, co ich faktycznie nieco różni, to jest to, że e, łatwiej pozyskują finansowanie zewnętrzne. Ergo być może ten ich optymizm jest zaraźliwy. To znaczy, jeżeli chcesz e, pozyskać e, łatwiej inwestora, no to e, zarażę go optymizmem. Natomiast jeśli chodzi o modele biznesowe, to nie są startupy, które się czymś e, szczególnym wyróżniają. Co by uzasadniało ten ich optymizm. E, przychody. E, to jest pytanie odpowiadające na główną startupową bolączkę to znaczy e, długi okres oczekiwania na, na przychody, na jakikolwiek e, cash flow. E, muszę przyznać, że e, w mojej opinii to jest w sumie dosyć niezły wynik, ponieważ. E, Połowa startupów odpowiedziała, że wystarcza im rok na to, żeby ich przychody stały się w miarę przewidywalne, regularne, stabilne. One myśmy nie pytały, czy one, czy one są duże, czy małe, czy pokrywają koszty, czy nie pokrywają, nie. Ważne, że jakiekolwiek są i można je w ogóle przewidzieć, prawda, więc mniej więcej rok to zajmuje co drugiemu, co trzeci jeszcze z naszych respondentów, oczywiście, jeszcze nie zarabia regularnie. To są z kolei poziomy wzrostów przychodów. To nie jest pełna próba, nie chcę się w tej chwili wdawać w szczegóły, jak to było liczone. Natomiast można ostrożnie stwierdzić, że mniej więcej, Minimum 1 trzecia respondentów naszej ankiety rośnie ponad 50% rocznie. No czyli nie najgorzej, nazwaliśmy ich, nazwałyśmy ich szybkimi. Szybcy charakteryzują się tym, że dużo, wyraźnie częściej produkują dla firm i obsługują wyraźnie większe firmy, to znaczy sprzedają dla dużych firm, dla korporacji. Wyraźnie częściej zajmują się, ich produktem są produkty mobilne i mają. Natomiast ta tajemnica prawdopodobnie tego ich szybkiego wzrostu tkwi w tym, że szybcy eksportują. Eksportują jak szaleni, to znaczy 80% startupów, które szybko rosną, deklarują, że szybko rosną, eksportuje, sprzedaje poza Polską. Źródła kapitału. 60% naszych respondentów zadeklarowało, że finansuje się z tak zwanych 4F, czyli potocznie zwanych środkami własnymi, czyli nie korzystają z finansowania zewnętrznego. Ja jestem naukowiec, więc ja nie chciała się wypowiadać na ten temat. <laughs> Jest dużo czy mało. Zostawiam opinię Państwu i publicystyce. 30% finansuje się z funduszy inwestycyjnych lub aniołem biznesu, bo tam są, oni się nie sumują, znaczy tam jest zbiór wspólny takich, którzy mają i aniołów, i, i fundusz inwestycyjny. Mniej więcej 1 czwarta posiada dofinansowanie ze środków unijnych w postaci albo dotacji, Albo funduszu zalążkowego, taka najbardziej popularna forma dofinansowania. No, środki z kredytu rzadko, wykorzystywane głównie przez osoby z doświadczeniem zresztą. No, crowdfunding, margines. Myśmy zbadali tych bootstraperów czyli te 60% finansujących się tylko ze środków własnych. Wnioski są takie, że znów nie ma większych różnic, ale jest ale, mianowicie co dosyć zrozumiałe, startupy finansujące się z własnych środków są po pierwsze bardziej ostrożne w wydawaniu pieniędzy, jakoś mnie to nie dziwi specjalnie szczerze mówiąc, co się przejawia w sumie dosyć przykrą sprawą, mianowicie oni wyraźnie mniej zatrudniają ludzi. I druga rzecz jest taka, że z kolei pozytywna, że mają motywację do tego, żeby szybciej zarabiać pieniądze. Czyli z kolei szybciej deklarują wyraźnie, że te ich przychody stają się regularne, systematyczne, przewidywalne. Czyli no, tak po chińsku, i dobrze, i źle. Pytaliśmy też o pozafinansowe środki wsparcia. Hmm. Czyli taką na przykład aulę, yy, na zasadzie czy uczestniczysz w tego typu spotkaniach, yy, czy yy, nie wiem, sesje mentoringowe, startup weekendy, hackatony i inne różne, yy, różne tego typu historie. Wyniki są dość mizerne, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę źródło, z jakich pozyskiwałyśmy tę listę startupów, czyli no właśnie jakieś ośrodki społeczności startupowych no wskazywałyby, że można by było się spodziewać jakiegoś takiego naprawdę na poziomie kilkudziesięciu procent udziału tych firm w tym życiu startupowym. No, okazuje się, proszę Państwa, że my tak naprawdę widzimy 10-15% z nas. Moje pytanie jest, gdzie jest ta reszta? Bardzo jestem tego, tego ciekawa, bo no, te, te wyniki tak, tak wskazują, że to, to, to uczestnictwo jest takie naprawdę, no Dość mizerne, nazwijmy to wprost. E, potrzeby względem zasobów. Pytaliśmy, czego potrzebujecie na bieżącym etapie rozwoju. No oczywiście pieniędzy, i tutaj nie chciałabym się nad tym rozwodzić, bo to nic ciekawego. Natomiast zwracam uwagę, że na drugim, e, na drugim miejscu aequo e, kontakty, y, czyli właśnie ten network, czyli oni być może właśnie cierpią, bo nie chodzą na te aule. E, i po drugie ludzie do pracy. I ci ludzie do pracy się w ogóle przewijają w tych odpowiedziach również w odpowiedziach własnych, bo ka każde pytanie, w każdym pytaniu można było zostawić jakiś własny komentarz i muszę przyznać, że nasi respondenci korzystali z tego przywileju. I wygląda na to, że faktycznie dostęp do wykwalifikowanych kadr, do dobrych ludzi, rysuje się jako główna bariera. Potencjalna bariera rozwoju, rozwoju tego, tego rynku w perspektywie no, jakiejś tam przyszłości. Zatrudnienie. Startupy zatrudniają, proszę Państwa. Oczywiście, co rozumieliśmy przez zatrudnienie? Rozumieliśmy zatrudnienie liberalnie. To znaczy, jeżeli. Zatrudniony to jest ktoś, kto pracuje w startupie, dostaje za to wynagrodzenie, nie jest założycielem, ale nie interesuje nas forma prawna tego zatrudnienia. Znaczy, nie pytamy o umowę o pracę. Pytamy o jakiekolwiek formy, formy współpracy, wynagradzanej, regularnej, takiej no, jak trzeba. Więc tylko 17% powiedziało, że w ogóle nie ma takich, takich współpracowników. Reszta owszem, nie zmienia to faktu, że 3 czwarte no, w zasadzie ponad to są startupy mikro, tak? czyli takie, które nie zatrudniają wcale albo zatrudniają maksimum do 10 osób. Do 10 osób. Dobrze. Kobiety. No, czyli też bolączka, bo, czyli udział kobiet w startupach technologicznych na poziomie 28%. Muszę przyznać, że to się fajnie tak wahało. Na początku było w sumie bardzo dużo, ten, ten udział się zmniejszał. Było właśnie około 30-35%, potem w miarę napływu tych ankiet spadało, tak, tam sięgnęło 20% i potem odbiło się z powrotem na te, na te 28%. I znów sprawdzi, sprawdziłam, czy, one się, czy te spódnice od tych spodni się czymś różnią. Znaczy, w sensie to nie są tylko, da, tylko kobiece zespoły, tylko że w zespole jest przynajmniej jedna kobieta. W zespole założycielskim. Nie różnią się. Nie różnią się w zasadzie niczym. Takie są smaczki. To znaczy, kobiety rzadziej, zdecydowanie rzadziej zakładają startupy solo. Czy znaczy są bardziej, chętniej współpracują w zespołach. Częściej zajmują się projektowaniem, ale w tych takich mocno technologicznych startupach wcale nie ma jakichś jakich, jakich różnic, wręcz przeciwnie. I dużo, dużo częściej właśnie mają ten, uczestniczą właśnie w sesjach mentoringowych i tego typu imprezach. To, to jest bardzo wyraźna różnica. Ja nie wiem, czy to faktycznie jest tak, że one częściej uczestniczą, czy że się bardziej do tego przyznają. Nie wiem. Ale pewnie jestem nieobiektywna. I to jest pierwsza grupa, która nam się wyraźnie wybiła. Czyli doświadczeń. To jest, to jest w ogóle ciekawy wątek w tym badaniu, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało za dwa lata, kiedy powtórzymy to badanie. Już kończę. Bo tak naprawdę bardzo nas interesuje napływ tak zwanej świeżej krwi do branży i każdy z nas, kto chodzi na ulot od, od paru lat, to widzi, że są nowi ludzie czy na Open Reaktorze, gdzie ostatnio weszłam i prawie nikogo nie znam, ale no tak, to, to niby dobrze, prawda? Natomiast więc z jednej strony to będziemy śledzić, na, na ile ci nowi, nowi się pokazują, ale muszę przyznać, że startupy, które mają wśród swoich założycieli przynajmniej jedną osobę, która już kiedyś założyła i prowadziła startup, czyli nazwaliśmy ich nazwami doświadczonymi. To jest wybijająca się wyraźnie grupa, to znaczy oni wyraźnie lepiej performują. E, mają wyższą wartość, rozwijają się szybciej, e, szybciej mają przychody, e, obsługują zdecydowanie duże firmy. E, co oni tam jeszcze mają? zdecydowanie mają większe zatrudnienie i y, absolutnie łatwiej mają większy udział finansowania zewnętrznego. No co jest dosyć oczywiste, tak? ale, ale tutaj to jest jakby, to zostało udowodnione. Big data, y, big data mobile y, i chyba oprogramowanie dla firm. To, jest, to są takie rzeczy bardzo często w, w, wybierane przez, y, przez firmy, y, zakładane przez osoby doświadczone. Więcej ludzi zatrudniają. I przedostatnia rzecz, czyli eksport. I tutaj jest bardzo fajnie, bo to jest 50, ponad 50% startupów powiedziało, że sprzedaje za granicą. Ja tutaj pozwolę sobie na takie porównanie. Lewiatan bada no, ba ogromny panel mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, czyli w zasadzie wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, bo to jest 99%. I 50% eksportuje w grupie przedsiębiorstw średnich, czyli takie, które zatrudniają od 50 do 250 osób. Czyli te nasze startupy, z których 80% to są mikrofirmy, zachowują się tak, jakby dysponowały zasobami porównywalnymi z firmami, które, które są średnie. To no daje jednak pojęcie, znaczy można na no, podstawie tego porównania to jest dużo, znaczy bardzo dużo startupów e, eksportuje i znów e, połowa z tych, co eksportują sprzedaje za granicą ponad 50% swojej, procent swojej sprzedaży. Czyli to już są tacy eksporterzy pełną gębą, tak? Że nie tam, że mu się udało jeden tam coś tam małego wyeksportować, tylko to jest po prostu już sprzedaż nastawiona na, na rynki zagraniczne. Mówiąc rynki zagraniczne, bo pytaliśmy się też, co to są za kierunki, to jest prawie w większości, zdecydowanej większości to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a na trzecim miejscu Niemcy. Eksporterzy są drugą wybitnie wybijającą się grupą, tak samo jak y, doświadczeni, tylko że oni się wybijają jeszcze bardziej. Y, y, zdecydowanie szybciej zarabiają, y, zdecydowanie szybciej rosną to takie porównania tak? między jednymi a drugimi, zdecydowanie więcej zarabiają, to są większe firmy. Czyli napraw, no potwierdza się teza, że Go Global się opłaca. I ostatnia, ostatnia grupa pytań, jakie zadawałyśmy, była związana z innowacyjnością. Pytaliśmy o to stopień jakby nowości produktu. To jest oczywiście autoocena więc tutaj podchodziłabym jednak z pewnym dystansem do tych deklaracji. Mniej więcej 1 czwarta twierdzi, przyznaje się możemy powiedzieć, że to co robią to jest imitacja. Co nie znaczy, że to jest źle, ale mniej więcej 1, czwarta. Takim głównym nośnikiem tej innowacji w, w startupach jest produkt. To też jest, to też jest dużo, bo normalnie w Polsce do innowacji produktowych Innowacje produktowe tam realizuje, nie pamiętam w tej chwili, ale mniej więcej 3-4 razy mniej, mniejszy wskaźnik jest ten dla, ogólnie dla, dla przedsiębiorstw w Polsce. Czyli ta innowacja produktowa taka najmocniejsza, najostrzejsza. To za chwilę. Jeszcze, jeszcze wracając do innowacyjności, myśmy zada, zadałyśmy pytania otwarte i tutaj warto też powiedzieć, że pytałyśmy o to, skąd się wzią, biorą te innowacje w startupach i tutaj są dwa kluczowe słowa. To, pierwsze to są klienci, czyli to są innowacje tak zwane popytowe w większości, czyli po prostu z informacji zwrotnej uzyskiwa, informacja zwrotna uzyskiwana od klientów jest przerabiana na innowacje w firmie, głównie produktowe. A druga rzecz, która, jest, która była wymieniona też po. Takie słowo klucz, które się powtarzało, to była pasja. I tutaj to jest takie pocieszające, czyli to takie mówienie o tym, że, że trzeba się jednak pasjonować tym, co się robi, i że to musi być dla nas po prostu fajne, i że to coś daje, no daje. To znaczy wyraźnie jednak potwierdzają to sami zainteresowani, że to też daje, daje jakąś inspirację dla wdrażania innowacji. No i wykres, którego tutaj nie ma, za to jest zdjęcie Marcina Bemę. E, e, czyli ale postaram się tutaj Państwu jakoś zastąpić ten rysunek, który nam zniknął złośliwie. E, no więc <laughs> rysunek, znaczy wynik, który tutaj wzbudza dosyć duże emocje, jak już tam od tych dwóch tygodni czy trzech dyskutujemy o tym raporcie, mianowicie zapytaliśmy o współpracę ze sferą nauki. I tutaj też rozumiemy to w sposób liberalny, to znaczy nie pytamy o umowy czy tego typu sformalizowane formy tej współpracy, tylko pytamy: mówimy tak: jeżeli regularnie kontaktujesz się z ekspertem, który ma związek z uczelnią, i, i, i dzięki temu, tym ty, ty, ty konsultacjom w jakiś sposób to się przekłada na rozwój Twojego produktu, to znaczy, że że już możesz powiedzieć, że współpracujesz z nauką. Na no jakiekolwiek oczywiście bardziej zaawansowane formy, no to tym bardziej. 25%, czyli co czwarty startup powiedział, że owszem tego typu, tego typu współpracę podejmuje. No i znów oczywiście możemy się tutaj spierać, pewnie do jutra, czy to jest dużo, czy mało. Zachęcam bardzo do, do lektury ra, raportu. Chyba się go łatwo czyta. Są właśnie takie pogłębione analizy. Mamy jeszcze również startupy naukowców są potraktowane, zakładane przez naukowców są potraktowane szczególnie, jak również, jak również na przykład startupy, które patentują, bo też okazuje się, że wcale nie jest ich tak mało i właśnie doświadczenie i eksporterzy patentują. To już, to teraz pytania. To tam pan.